Czas na spotkanie z kolejnym gościem będzie to słodkie spotkanie. Bractwo Bartne, Piotr Piłasiewicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. Bartnik, czyli? Bartnik, czyli yy, przelaz, yy, a raczej. Pierwotny pszczelarz, który y, bardziej opiekuje się pszczołami niż je hoduje, który przygotowuje w pniach żywych drzew lub w kłodach ciągniętych na drzewa gniazda dla pszczół, y, w których one mogą za, zamieszkać. A później okrada je z miodu? Y, nie, <noise> pobiera swoją ciałkę. Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o miodzie, czy to jedna z tych potraw, które gdzieś przed świętami w okresie świątecznym pojawiały się na dawnych stołach w Polsce? Miód jest bardzo ważną częścią kuchni staropolskiej, przecież główna potrawa wigilijna kutia składa się głównie z miodu. Miód też był przez wieki przecież jedynym słodzikiem stosowanym w naszej kuchni. Pojawienie się cukru a raczej spopularyzowanie Cukród dopiero XIX wiek. Wcześniej wszystko, jeżeli cokolwiek było słodzone, było słodzone miodem. Mamy 5000 gatunków miodu. Mam wrażenie, idąc na targ, widzimy miód mniszkowy, jakiś, jakiś spadziowy, spaci i glasta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie kiedyś były miody? Miodów też była taka różnorodność. Tutaj w naszym rejonie mamy cztery gatunki miodu zarejestrowane jako produkty regionalne. Mało kto o tym wie, ale to są, są to? trzy miody z Augustowa, Leśny, Łąkowo-Bagienny i Lipowy oraz miód z Sejn, Sejnej Szczyzny i rejonu Łoździej, który jako transgraniczny produkt też jest zarejestrowany jako produkt regionalny. Miodów rzeczywiście jest, jest bardzo dużo gatunków. Są normy określające skład pyłkowy, które Mówią, czy dany miód można zaklasyfikować do jednej czy do drugiej kategorii. I oczywiście każdy miód ma swoje odrębne właściwości, w zależności od składu pyłkowego i nektarowego danego miodu. Pszczoły bardziej lubią ule, czy bardziej? Pszczoły same przylatują do naszych barci, więc zdaje nam się, że bardziej lubią barcie, tak? bo w, w, z bartnictwem jest trochę jak z, z wieszaniem barci, jest trochę jak z budek dla ptaków. My wieszamy taką barć, yy, czy taką wodę. Tak, tak, mamy swoje sposoby. Yy, to jest albo nalewka na bazie propolisu, ponieważ alkohol paruje, ślady propolisu zostają wewnątrz, świadczą o tym, że miejsce było zasiedlone przez pszczoły. I że jest bezpieczne do, do założenia rodziny. No i też pilnujemy w sezonie rojowym e, takie miejsca e, przygotowywane na barcie też bardzo chętnie są zasiedlane przez osy czy szerszenie. E, I wtedy właśnie w połowie maja jest tutaj ważny, ważny czas, żeby co tydzień czy co parę dni zaglądać i usuwać ewentualne zaczątki gniazd szerszeni i os. Bo wtedy po prostu przylatuje zwiat. Zwiad to jest taki oddział 30 do 50 pszczół, który szuka miejsca dla zasiedlenia, dla, dla rodziny, która, która dzieli się i zostaje przez, przez szerszenia zabity i rodzina się nie pojawia, że wtedy jest taki najbardziej gorący okres, a jak już pszczoły przylecą, to zostawiamy je samym, Samym sobie w zasadzie gdzieś do końca sierpnia, początku września. Dawno temu widziałem sztukę w zasadzie tworzenia barci i zakładania barci na terenie wigierskiego parku narodowego, kiedy to przyjechali przesympatyczni ludzie z Azji, o ile dobrze pamiętam, pokazali tę zapomnianą na naszych ziemiach sztukę. Przygotowanie takiej barci, jednego takiego pnia, który zawieszacie na, na drzewie, żywym drzewie. To ile czasu? To jest około 5 godzin pracy, takiej non-stop we dwójkę. Chociaż już co roku razem z Nadleśnictwem Augustów organizujemy Barciowisko, czyli festiwal dziania kłód Bartnych. Tam jest trzy godziny na wykończenie i zespoły dwuosobowe już od zeszłego roku tak się ludzie wprawili, że są w stanie wykonać i wykończyć tą kłodę w 3 godziny. Ona oczywiście wcześniej jest nacięta piłą, żeby za dużo hermidur po prostu przy, przy samym konkursie nie robić. No ale tak trzeba liczyć 5 godzin plus wciągnięcie. Zazwyczaj to trwa, trwa cały dzień, tak? bo jeszcze trzeba ją zawieźć do lasu i, i powiesić na drzewie. A dochód z barcia, a dochód z jednego ula to. Jeśli chodzi o ilość miodu pozyskanego, to go jest naprawdę niewiele. No naszym rekordem było 6 litrów miodu wyciągniętego z jednej barci. Natomiast jak udaje się pozyskać 1,5-2 litry miodu, to jesteśmy bardzo zadowoleni z pracowitości tych pszczół. To wynika z wielu czynników. Raz nasze lasy pożytkowo są dużo uboższe od tych, które rosły na naszym terenie 150, 200, 300 lat temu. A dwa, nie dajemy substytutu miodu, tak, tak jak to robią w większości pszczelarzy, że pozyskują miód i dają w zamian cukier lub invert, czyli taki pokarm dla pszczół, zabierając wszystko. My musimy zostawić pszczołom w 30 cm zaszytych plastrów z miodem. Czyli jakieś 12-15 litrów na to, żeby one same przetrwały zimę na tym, co same zbiorą. A my możemy wziąć tylko nadwyżkę. Czyli y, patrząc na taką kalkulację bardzo rzeźką, trzeźwą, to miód musiał kosztować kiedyś y, mnóstwo pieniędzy. Y, wydajność była większa. Szacuje się, że w Bartnicy pozyskiwali od 8 do 16 litrów. Y, Ale to ciągle pnia. mniej niż ZULE. To jest ciągle mniej. To też jest jeden z przyczyn, dlaczego Bartnictwo zostało wyparte przez, przez pszczelarstwo. Natomiast Bartnictwo jest no, pięknym elementem naszej, naszej tradycji, naszej historii, tradycji życia w zgodzie z naturą, gdzie to człowiek stara się dostosować do przyrody, a nie dostosowuje tą przyrodę pod siebie. Dlaczego Bartnictwo akurat? Yy, z, Wybrałeś. Dlaczego wybrałem bartnictwo? Yy, zacząłem się tym interesować gdzieś około 2012 roku. Yy, w 2013 zakasałem rękawy, zrobiłem pierwszą układę bartną. Yy, zainspirowałem się tym, co pan mówi, tak? Czyli tymi wizytami baszkirów w Wigierskim Parku Narodowym, w Lasach Spalskich. Natomiast już wtedy zaczęło do mnie docierać, że Dlaczego mamy odtwarzać tradycje bartnicze na podstawie tradycji zachowanych 2000 km stąd? Jeśli nie lepiej, jeżeli tuż pod naszym nosem mamy jeszcze źródła, nie tylko historyczne, ale też osoby, które mogą nam tu wiedzę przekazać. I tak trafiłem na Białoruś. Na Białorusi ciągle można znaleźć ponad 200 osób, które tradycje bartnicze w Otrzymały, czy którym zostały przekazane od swoich przodków, od ojców, dziadków. Oni mają po 50, po 40 kłód porozwieszanych po, po lesie, po lesie na polesiu. I na przykład jeden pan, do którego trafiliśmy, miał 50 kłód i żadnej sam nie zrobił, bo wszystkie odziedziczył po swoim ojcu, po swoim dziadku lub znalazł w lesie i zaadoptował. Taka kłoda pracuje ile lat? Taka głoda pracuje przez pokolenia, jeżeli tylko jest doglądana, jeżeli tylko ktoś o nią dba, tak? Czyli poprawi daszek jak się przesunie, żeby nie gniła od góry, zatka dziurę w, w, wykutą przez bo dzięciały zimą próbują się też dostać do środka, żeby wyjadać te pszczoły. Jeżeli ktoś o nią dba, to ona służy przez pokolenia. Udało się kogoś zarazić pasją? Oj tak, na szczęście tak. W tej chwili w naszym Bractwie działa 16 osób, mamy z czego to się bardzo To tylko bartnicy, czy również pszczelarze przy okazji? To tylko bartnicy, część z nich jest również pszczelarzami, a bartnictwo traktuje dodatkowo, ale wielu z nich zajmuje się tylko i wyłącznie pszczołami, pszczołami w barciach. I z czego się bardzo cieszę, też działają z nami osoby z Białorusi. Bo my traktujemy bartnictwo jako element wspólnego dziedzictwa narodów dawnej Rzeczpospolitej. Tyle rzeczy nas teraz różni z Białorusinami, z Litwinami, że warto jest pokazywać i promować te fragmenty, które, które nas łączą i z których możemy być wspólnie dumni. Jak to pokazuje przykład na podstawie niejednego, nie, nie dwóch zawodów, fachów kiedyśniejszych rzemiosł? Rzemiosło to nie tylko praca, ale też obrzędy, kultura, wierzenia. Wspomniałeś o, o tym współdziałaniu z, przy, z przyrodą. Macie swoje święto, świętujecie bartnictwo, współpracujecie ze, z pszczołami. Naszym świętem jest kleczba, czyli leśne miodobranie. Kiedy to udajemy się do lasu, po to, żeby w, wziąć, utrzknąć odrobinę miodu. To zazwyczaj zbieramy się wtedy w większą, w większą grupę, w kilka, kilkanaście osób, idziemy do lasu, obchodzimy po kolei barcie, nie tylko swoje, znaczy swoje plus, plus kolegów z Augustowa. No i to jest takie nasze święto. Drugim takim świętem, no to jest barciowisko wspomniane, kiedy to jest okazja do przyjazdu do Augustowa, do spotkania się, wymiany doświadczeń w wspólnej. Wspólnej pracy i wspólnego odpoczynku zjeżdża wtedy naprawdę sporo osób z Polski nie tylko zaangażowanych w bartnictwo. Są osoby, które co roku przyjeżdżają do nas z Podzielonej Góry, z okolic Kluczborka, także naprawdę duże dystanse pokonują tylko po to, żeby ten raz w roku na to na barciowisko się, się spotkać. Patron bartników? Bart, Bartosz. Oczywiście. Miód z Ula, miód z Barci różni się czymś? różni się znacząco, jest bogatszy jeśli chodzi o skład pyłkowy, bardziej A to się przekłada na właściwości zdrowotne. Też bardziej urozmaicony w, w smaku, znaczy tak, dostaje się do niego też olejki eteryczne z sosny, czyli te całe środowisko ula, żywice przechodzą, jeżeli jest wykonana bardziej w dębie. To dochodzi do, do tego jeszcze garbnik, który też się przedostaje do miodu. Ten miód z dębowej barci, on w smaku e, przypomina, znaczy sprawia wrażenie, jakby był wędzony na dębowym dymie, co jest w ogóle niesamowite. Niestety, no dom jest twardym drewnem, bardzo trudnym w obróbce. Mamy jedną barć w dębie w tej chwili, nieco roku jest z niej miód. Ale jak tylko będzie możliwość, to na pewno e, e, dorobimy kolejne. W tej chwili na terenie Puszcza Augustowskiej. Jest około 120 kłód Bartnych i Barci. To już jest dość znacząca ilość. Ponad 30 z nich y, prowadzę ja, plus koledzy z Bractwa. Y, ponad 30 prowadzi Wigierski Park Narodowy i Jacek Adamczewski, pracownik parku, którym się opiekuje większością tych barć. No i Nadleśnictwo Augustów i kolejne Nadleśnictwa pojedyncze kłody na swoim terenie również prowadzą. Wyrastamy na liderów Bartnictwa w Polsce? Myślę, że tak, nie tylko w Polsce, bo uda, udało nam się już prowadzić kilkakrotnie warsztaty za granicą, w Niemczech, w Austrii. Na nasze warsztaty również osoby spoza Polski przyjeżdżają, bo na zachodzie bartnictwo jest, staje się popularne jako taka bardzo, powiedzmy, ekstremalna forma naturalnego pszczelarstwa. Tak? Taki w. Powrót do, do, do natury, do korzeni. Slow food do sześcianu. Slow food do sześcianu, dokładnie. Co prawda, żeby działania związane z przywracaniem bratnictwa miały sens, no musi być odpowiedni teren. To, to nie może być w jakimś po prostu zagajniku pomiędzy w, polami, tylko to musi być zwarty kompleks leśny. No a tu jeszcze dodatkowo w Puszczy Augustowskiej dochodzi nam pszczoła rodzima, którą mamy i z której powinniśmy być dumni. Jest pszczoła środkowoeuropejska linii augustowskiej, jedna z niewielu w Europie zachowanych pszczół rodzimych. Endemit. Endemit, dokładnie. Tylko problem jest natury prawnej, bo my pszczoły traktujemy jako zwierzęta gospodarskie jak konie, krowy, kury jak każde inne zwierzę, które żyje w gospodarstwie a nie jako integralną część ekosystemu bo przecież jest to owad, część, część awiofauny, który wykonuje ogromną pracę pożyteczną. I nie powinniśmy go tylko postrzegać w kategoriach ekonomicznych i gospodarskich, ale także yy chronić z racji tego, że jest to yy gatunek, który występował na tych terenach od zawsze i dlatego go powinniśmy chronić i, i o niego zadbać. Trzy argumenty za tym, żeby zrezygnować od dziś, może nawet właśnie od teraz, z cukru na rzecz miodu. Yy, no to miód nie psuje tak zębów. To, 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 jest, to jest raz. Zdrowie i oprócz tego, że jemy coś słodkiego, no to dostarczamy organizmowi potrzebnych witamin i minerałów. A trzy właśnie w wsparcie pszczelarzy. Tak, i najlepiej mi odkupować lokalnie u pszczelarzy, których znamy, lub, lub, lub od lokalnych pszczelarzy, nie w supermarketach, nie w dużych sieciach gdzie ten miód jest często mieszany, sprowadzany spoza, spoza kraju. Jeżeli chcemy, żeby pszczoły były u nas, kupujmy miód lokalnie. Jest chiński miód? Jest chiński, jest ukraiński w dużych ilościach na, nasz, na naszym rynku dostępny. Tak, no a z drugiej strony na przykład w Chinach jest bardzo pożądany miód nasz, polski. Czy bardziej europejski, ale Polska jest też liderem eksportu miodu. Kilogram miodu z barci kosztuje. Litr miodu z barci kosztuje 500 zł. No i już wróciliśmy do tego rozrachunku, ale podobno zdrowie nie ma ceny. Piotr Piłasiewicz, bractwo Bartne, hobbysta. Bardzo zaangażowany w przywrócenie tego fantastycznego zawodu rzemiosła zapomnianego odrobinę. Czego pszczelarzom, Bartnikom się życzy? Ja to co roku życzę lasów pełnych barci i barci pełnych miodu. O, proste przełożenie, to tego życzymy z okazji świąt. Dużo zdrowia i cierpliwości, bo podobno z pszczołami to ta cierpliwość jest najważniejsza przy pracy. Oj, tak. Cierpliwość, opanowanie, to się wszystko przekłada. To jest niesamowity owad. On czuje, jeżeli podchodzimy do, do Ula czy do barci ze złą energią, negatywnie nastawieni do czegoś po jakimś ciężkim dniu w pracy, to. To one też nie dają spokoju. Jak jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, to, to praca z nimi jest dużo łatwiejsza. A na Kutie jaki miód? E, na Kutie proponowałbym gryczany. Smacznego! Dziękuję bardzo. Wesołych świąt!